Dlaczego wybraliśmy akurat tę placówkę? Słuchajcie, wszystkim się nie pomoże. Zawsze będzie tak, że trzeba na kogoś postawić, ponieważ wiemy, ile dobra, ile serca jest włożone w tych wolontariuszy, którzy tam pracują, zbiórki pieniędzy, które co jakiś czas widzimy, te puszki. A my cały grudzień jeździmy po całej Polsce z koncertami tak naprawdę. No chcieliśmy coś fajnego zrobić. No, wybraliśmy Koszalińskie Hospicjum. Dzisiejszym koncertem chcemy wspomóc finansowo, ale nie wsparliśmy tylko finansowo, wsparliśmy również duchowo dzisiaj rano. W każdym pomieszczeniu byliśmy, zaśpiewaliśmy kolędy i proszę wierzyć, że pacjenci wszyscy śpiewali z nami lub się uśmiechali. Czasami musieliśmy bisować, to było przemiłe, przesympatyczne, dać uśmiech, pożyczyć wszystkiego najlepszego na święta, na Nowy Rok. A no jeszcze najprzyjemniejsze było, że bisowaliśmy, także ta nasza energia została fajnie spożytkowana i myślę z korzyścią dla obu stron. Ale każdy koncert nasz jest, no co są najfajniejsze święta, my kochamy święta Bożego Narodzenia. Każdy, kto był trochę za granicą, jeździł i spędzał święta za granicą, to wie, że one czegoś tam nie mają. I to jest fajne, zresztą od tego jesteśmy tutaj w teatrze, w Koszalinie już 13 lat działamy, żeby dawać ludziom radość, dawać jakąś tam nową jakość przez nasze pomysły, nasze zaangażowanie tutaj regionalne, ale nie tylko, bo bardzo dużo ostatnio jeździmy po Polsce. To jest jedna z naszych produkcji, która będzie grana za kilka dni w Białymstoku, potem gramy jeszcze w Rzeszowie. I za chwilę cały sezon z koncertami już noworocznymi ruszamy po całej Polsce, ale dzisiaj postanowiliśmy zrobić fajny koncert i cieszę się bardzo, że znaleźliście chętni, żeby znaleźć czas. Wiem, że jest gorąco przed świętami, każdy lata zakupy, jak zwykle krzątamy się przed świętami, ale na chwileczkę, na tę godzinkę z małym haczykiem zostać u nas, pośpiewać wspólnie, bo to są same znane piosenki. No i oczywiście cały dochód przeznaczamy na Koszalińskie Hospicjum.